fakty i mity o systemie gospodarowania odpadami. Mit pierwszy. Segregacja nie ma sensu, ponieważ wszystko miesza się w śmieciarce. Śmieciarki są podzielone na komory, dzięki którym różne frakcje odpadów nie mieszają się ze sobą. Mitem jest, że koszt odbioru śmieci to zysk dla firm odbierających i składujących odpady. Na opłatę za odbiór odpadów wpływa wiele czynników. Niska jakość surowca pozyskiwanego ze zbiórki selektywnej, wysokie koszty odbioru odpadów, konieczność nałożonych prawem kosztownych inwestycji w instalacjach do recyklingu, nadpodaż na rynku paliwa z odpadów, aż w końcu kilkukrotny wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów. Mit. Segregacja u źródła daje czysty surowiec. Jakość surowca zależy od segregacji mieszkańców, a ta jest wciąż dość niska. Na przykład szacuje się, że tylko 30% odpadów w żółtym worku nadaje się do recyklingu. Kolejny mit brzmi: nie trzeba segregować, bo odpady i tak będą sortowane w specjalnych instalacjach. Tylko segregacja odpadów w domach może dać dobrej jakości surowiec nadający się do recyklingu. W sortowniach dzieli się odpady na szczegółowe rodzaje, na przykład oddzielnie czyste butelki PET i folie. Mit piąty. Najłatwiej byłoby zostawić wszystkie śmieci na wysypisku. Regulacje prawne zabraniają deponowania odpadów, które mogą być powtórnie wykorzystane. Sam proces składowania podlega wielu restrykcjom. Mit szósty. Selektywna zbiórka odpadów zielonych w workach jest ekologiczna. Niestety, odpady organiczne gromadzone w worku fermentują, a to uniemożliwia ich dalsze przekształcanie, np. w kompost. Dlatego odpady bio powinno wrzucać się bezpośrednio do pojemnika, bez worków. Moja segregacja nie ma sensu, jeśli sąsiad wyrzuca wszystko do zmieszanych. Sortowanie odpadów jest obowiązkiem, nakazem zapisanym w prawie, tak jak płacenie podatków czy przechodzenie na zielonym świetle. Choć zmiana nawyków wymaga czasu, jest niezbędna. Kolejny mit. W moim mieście segregujemy odpady, podczas gdy w innych miastach nie trzeba. Każda umowa na odbiór odpadów w gminie podpisana po 1 lipca 2017 roku musi uwzględniać podział odpadów na 5 frakcji. Ten obowiązek dotyczy wszystkich gmin w kraju. Nie będę segregował, bo jest za mało pojemników w mojej altanie. Każdy właściciel posesji czy administrator ma obowiązek zapewnić pojemnik do segregacji na 5 frakcji. Informacje, jak dostosować altanę śmietnikową do nowych warunków, można znaleźć na stronie www.5frakcji.pl. Wszystko, czego nie mogę wrzucić do pojemnika na segregację, powinno wylądować w pojemniku czarnym na odpady zmieszane. Do czarnego pojemnika trafia tylko część odpadów, jakie zostały po segregacji. Tonery, baterie, opakowania po farbie, świetlówki czy leki to odpady niebezpieczne. Wyrzucaj je wyłącznie do specjalnego pojemnika albo razem ze starymi meblami, oponami, sprzętem AGD oddawaj do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Twojej gminie. Segreguj, bo warto!